Witamy w Weszło 24. Dzisiaj porozmawiamy z bramkarzem IKS-u Bełchatów, z Arkadiuszem Malarzem. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Wyjechał pan z polskiej ligi, był pan niedoceniany. Później pan wrócił. No i znowu jakoś te kluby z ekstraklasy się o pana nie biły. Musiał pan grać w pierwszej lidze. Może wyjeżdżając, może to za duże słowo, że niedoceniany, ale no jakoś po grze w Świcie Nowy Dwór, gdzie fajnie nam to wyszło, praktycznie drużyna skazana na pożarcie od samego początku spadła po roku czasu do pierwszej ligi. No, dostałem propozycję z Amiki Wronki. Skorzystałem z niej i związałem się z Amiką Wronki. Tam chwilę pograłem, wiadomo jak to bramkarz, czasami są i lepsze występy i słabsze. Mi w końcówce się przytrafiły słabsze. No i uznano, że nie jestem potrzebny, tak? Ja też, broń Boże, nie jestem takim człowiekiem, żeby na siłę zostawiać w klubie, w którym nie jestem mile widziany. Dlatego też sam rozwiązałem kontrakt i swego czasu wtedy pamiętam, że trener Michniewicz namówił mnie na pół roku do Lecha Poznań. Zgodziłem się, poszedłem, też w Lechu za dużo się nie nagrałem. No i postanowiłem poszukać szczęścia gdzieś indziej, jeszcze w Polsce, tak? bo ta Grecja dopiero wyszła później. Także dostałem propozycję z Zagłębia Lubin i też z nimi pojechałem na obóz. Trenowałem i praktycznie już miałem kontrakt podpisany, wróciliśmy z obozu, miałem 2 dni na spakowanie się i przeniesienie do Lubina. No ale w tym momencie dostałem nieoczekiwany telefon i to wszystko potoczyło się bardzo szybko. Zadzwoniłem tylko, bodajże wtedy był trener Kleindis. Przekazałem mu tą wiadomość i trenerowi Chrobakowi, bo był drugim trenerem, że chciałbym spróbować swoich sił za granicą. No i trenerzy mnie zrozumieli, życzyli powodzenia, chociaż w trudnym momencie ten Lubin zostawiłem, bo był chyba 2 tygodnie do ligi. Ale zrozumieli i ten wyjazd wyszedł mi na dobre, bo tak na dobrą sprawę przez 8 lat, mówiąc też o Cyprze, byłem za granicą i to myślę, że to był bardzo dobry czas zagraniczny. A jak pan wrócił, nie było jakichś propozycji z klubów z ekstraklasy? Były propozycje. Ja powiem, że wcześniej byłem przez tydzień czasu, jeżeli to można nazwać testy. Po prostu klub chciał mnie zobaczyć w Elfsborgu, to jest duński klub. Oni grali w Lidze Europy w tamtym roku. No i praktycznie wszystko mi się tam podobało, tak? Trenerzy byli zadowoleni, tylko poróżniły nas sprawy finansowe. Tam są straszne podatki i nie doszliśmy do tego, żeby podpisać kontrakt i to się wszystko rozmyło. Ja wróciłem do Polski, jeszcze dostałem, już będąc w Polsce, dostałem propozycję z kolejnego duńskiego zespołu Wiborg, że Wiborg chciałby mnie, tylko chcieliby jeszcze mnie zobaczyć w jednym treningu, nie wiem co to za pomysł był, żeby oglądać zawodnika w jednym treningu. Mówili, że oglądali mnie w sparingu, w którym grałem w tym Elfsborgu, także tutaj nie zgodziłem się na przyjazd i dałem sobie spokój. No i tak na dobrą sprawę były z ekstraklasy bodajże 3 oferty, ale nie były tak konkretne jak z Bełchatowa i też za sprawą Marcina, mojego przyjaciela Żywakowa, zgodziłem się na przejście, też po rozmowie z trenerem i Kieresiem i z prezesem Szymczykiem, zgodziłem się na podpisanie kontraktu w Bełchatowie. No i to chyba była dobra decyzja, bo teraz jest pan jednym z najskuteczniejszych bramkarzy w lidze. Jakby pan miał tak wskazać różnicę między tą ligą, z której pan wyjechał i do której pan wrócił? No,
pewno stadiony ładniejsze. Tak. To tak żartobliwie, ale no na pewno jest przede wszystkim teraz dużo, dużo, ta liga się zmieniła pod tym kątem, że więcej może szans dostaje się młodszym zawodnikom, takim jak Bartek Grągowski z Jagiellonii Białystok, Kownacki z Lecha, no ta młodzież naprawdę się rozpycha bardzo mocno i to jest fajne, że trenerzy stawiają na nich i darzą im zaufaniem, gdzie później tylko możemy mieć pożytek z takich zawodników, także to się zmieniło, bo jeszcze jak ja grałem w Ekstraklasie przed wyjazdem, no to naprawdę, jeżeli ktoś chciał gdzieś też wyjechać za granicę, no to musiał tak na dobrą sprawę zagrać cały sezon, żeby ktoś go zauważył, a u nas no teraz to się wszystko tak pozmieniało, że 3-4 mecze i niektórzy zawodnicy no już mają propozycje, także to jest ten plus, nie zawsze dobry dla tych młodych zawodników, ale zainteresowanie jest, z tego trzeba się cieszyć, a czy już zawodnik sobie poradzi, no to trzeba się zastanowić nad tym, czy po tak szybkim kilku spotkaniach no, sprzedawać go, ale to już jest, decyzje należą do ich menadżerów, ich klubów, także to jest fajne, że pozmieniało się. A pan co by radził takim młodym zawodnikom? Jest pan bardzo doświadczony, grał pan za granicą, jakieś rady dla takich młodych zawodników, wyjeżdżać, warto, jeżeli, nie? Jeżeli mógłbym coś, jeżeli no to by pomogło moje jakieś tam skromne zdanie, no to myślę, że przede wszystkim no jeszcze ograć się w tej naszej ekstraklasie, przede wszystkim nabrać takiego piłkarskiego, może nie rzemiosła, ale obycia i dopiero później spróbować, bo często jest tak, że niektórzy zawodnicy wyjeżdżają i no niestety nie udaje się, nie wytrzymuje czy to głowa, czy ta presja, że na początku grałem, a teraz nie gram i muszą się pogodzić z rolą rezerwowego, te ciśnienie jest duże i po roku, po wracają do ekstraklasy i to jest troszeczkę takie smutne, że mi się wydaje, że można troszeczkę dłużej pograć w naszej ekstraklasie, nabrać tego obycia boiskowego, piłkarskiego, ekstraklasowego i dopiero wtedy wyjechać. Także no tutaj myślę pół roku, rok przegrać cały sezon, pół rundy i dopiero wtedy, a nie po kilku spotkaniach. No już chcąc wyjechać za granicę i spróbować swoich sił. Powiedział pan kiedyś, że w pana karierze o tym, czy pan grał, nie zawsze decydowały umiejętności. Nie zawsze, to prawda, nie zawsze tak było. Czasami tak bywa. No. Dla mnie to była nowość, ale niektórzy ludzie no, patrzyli przez pryzmat tatuaży, przez pryzmat jak się ubieram, przez pryzmat tego, jaką fryzurę mam. To jest trochę dla mnie takie chore i niezrozumiałe, bo to praktycznie no mnie przekreśliło w ponad na jakosie po zmianie trenera, gdzie może się wydać śmieszne, ale no nie, tutaj boiskowe sprawy nie miały wpływu na to, bo ja dobrze się prezentowałem. W tym pierwszym sezonie miałem trenera z Portugalii, który no, stosował rotację, co mnie na początku zaskoczyło, też u bramkarzy. Często zmieniał zawodników z pola. My, praktycznie no, nie było tego spotkania, że graliśmy dwóch spotkań w takim samym składzie, ale okej, pogodziłem się z tym. Na początku broniłem ja, później bronił Mario Galinowicz, później znów ja, później znów Mario i tak było do końca. Także no to było troszeczkę takie dziwne dla bramkarza, bo jednak bramkarz no, potrzebuje tego zaufania od trenera i mieć taką stabilność na bramce. Jeżeli nie popełnia błędów, no to czemu go zmieniać? Później trener się zmienił. Prezes obiecywał, mówi: Jarek, spokojnie, zmieni się trener, na pewno będziesz grał tak, jak powinieneś i na to zasługujesz swoją pracą. A tak na dobrą sprawę, no na dzień dobry przy przedstawieniu się, powiedzeniu trenerowi Henkowi, że no jestem Marek Malarz, no coś nie zaiskrzyło między nami i to chyba z trenera strony, nie wiem dlaczego. Na dzień dobry zostałem skasowany, bez możliwości jakiegokolwiek pokazania swoich umiejętności na treningu. Dlatego to tak jest przykre i szkoda, że no takie rzeczy decydują, a nie rzeczy, które boiskowe, które powinny no tutaj dawać obraz każdego zawodnika, czyli boisko, a nie tak, jak człowiek wygląda. I
właśnie postać tego trenera sprawiła, że odszedł pan z Panathinaikosu? Zdecydowanie tak. I to nie tylko ja, bo nas tam było chyba z sześciu z podstawowego składu, gdzie no, trener jakoś nie widział dla nas miejsca, gdzie cała Grecja się dziwiła, że takie ruchy są stosowane przez tego trenera. No ale klub mu zaufał, trener był odpowiedzialny za wyniki, dlatego też nie mogliśmy i nie byliśmy w stanie nic zrobić, żeby zostać tym panem na kocie. Ja poszedłem na wypuszczenie, inni do innych krajów, jak Iwanczyc do Niemiec, gdzie później pokazał w tym pierwszym roku, został objawienie chyba Ligi Niemieckiej, jeżeli chodzi o pomocnika. Także no było tych jeszcze kilku zawodników, którzy no nie dostali szansy, a powinni grać. No ale trener był innego zdania. A co wracając jeszcze do mnie, no przykre jest to, że jak ja odchodziłem, zaraz po mnie, praktycznie w tym samym czasie rozminęliśmy się, przyszedł Djibril Cissé, gdzie miał, był cały wytatuowany, kolor włosów zmieniał praktycznie co tydzień. No i to akurat się trenerowi podobało, a ja się nie podobałem, nie wiem, może z kimś współpracował wcześniej z Polski i nie lubi Polaków, nie mam pojęcia, no to już jest za mną. Szkoda tylko, że nie mogłem zostać, bo naprawdę zrobiłem z siebie i dałem wszystko, przede wszystkim na treningach i w meczach w tym pierwszym roku w Panathinaikosie. Pokazałem się, myślę, że z bardzo dobrej strony, ludzie byli ze mnie zadowoleni, także szkoda, że nie mogłem dalej kontynuować gry w Panathinaikosie. Tak, ale kiedy pan odszedł, to później za 3 miesiące się trener zmienił. Może to był błąd, może warto było trochę poczekać. Zgadza się, ja byłem niecierpliwy, tak? Dla mnie najważniejsza była gra i gdy Ofikreta chciała mnie na wypożyczenie, to nie zastanawiając się, od razu się zgodziłem, bo wiedziałem, że tam będę grał i będę w tym rytmie meczowym. No wtedy nie były dla mnie najważniejsze pieniądze, ale przede wszystkim gra, tak? Chłopak myśli troszeczkę inaczej w wieku 25 niż w wieku 30 lat, także to było dla mnie najważniejsze granie i tam grałem. Fakt, drużyna spadła, bo przez 9 miesięcy no tam zawodnicy nie utrzymywali pieniędzy, też troszeczkę krzywo na mnie patrzyli, bo mi pieniążki wypłacał Panathinaikos, także no ja byłem tym uprzywilejowanym zawodnikiem i to niektórym też się nie podobało, no ale ja miałem taki zapis, że to Panathinaikos się mną opiekował. I później znowu wróciłem, tak? Jeszcze ten trener był i dopiero po tym okresie przygotowawczym, tak na dobrą sprawę, gdzie ja dostałem propozycję z Larisy, tylko że Larisa nie chciała mi wypuszczyć, a kupić. I no musiałem wybrać coś, czy decyduję się, trafiając do klubu Kokosa przy tym trenerze, czy decyduję się na klub, który gra w europejskich pucharach, bo wtedy były europejskie puchary. No będę grał i będę rozwijał się dalej, a nie w klubie Kokosa. Zdecydowałem się na przejście do Larisy. No a później, tak jak pani wspomniała, 3 miesiące i trener Henk, ten KT, został zwolniony. Także można było poczekać, ale nie wiadomo, jakby to było później. Także no ja zrobiłem, moja decyzja była taka, żeby przejść do Larisy i tak też się stało. Teraz wrócił pan do Polski z GKS-em. Świetny start. Można powiedzieć, że nawet taka niespodzianka sezonu, no ale teraz taki stopniowy spadek się zaczął. To prawda, bo jeżeli patrząc na ten cały rok, czyli awans z GKS-em do Ekstraklasy, gdzie rzadko się zdarza, że drużyna po spadku już po roku czasu wraca do Ekstraklasy. No my zrobiliśmy fajny wynik, zrobiliśmy ten awans. Myślę, że trener nasz Kiereś fajnie poukładał, fajnie poskładał tych zawodników i podobierał przede wszystkim zawodników sobie do drużyny, gdzie stworzyliśmy taką fajną ekipę. Ta ekipa jest no do dziś, do dnia dzisiejszego. Start też bardzo udany w Ekstraklasie. Myślę, że fajnie punktowaliśmy. Mogła ta nasza gra się podobać, może nie we wszystkich meczach, ale tak na dobrą sprawę, no na koniec jesteśmy rozliczani z punktów, a nie nikt nas nie zapamięta, jeżeli spadniemy z ładnej gry. Tutaj punkty się przede wszystkim liczą.
Te ostatnie 4 spotkania były troszeczkę takie dla nas cięższe, gdzie też potraciliśmy troszeczkę bramek, gdzie w przeciągu tej pierwszej rundy no nie zdarzało nam się tak tracić łatwo tych bramek. I też w 4 meczach no nie zdobyliśmy tych punktów, ile chcieliśmy, i to troszeczkę może boli, ale myślę, że tutaj nie ma co płakać, się załamywać. Jest teraz okres urlopowy, chwilkę odsapnąć i od 5 stycznia wracamy do ciężkiej pracy, żeby jak najlepiej zacząć i wrócić na te zwycięskie tory, jak było wcześniej. Tak, bo jak się spojrzy w tabelę, można zauważyć, że ten stopniowy spadek tak następował po tym spotkaniu z Lechem Poznań, przegranym 5-0. Mogło mieć taki wpływ? Tak. Może nie tak od razu, że to było po tym meczu z Lechem Poznań, gdzie przegraliśmy 5-0, gdzie tak na dobrą sprawę no, nikt się nie spodziewał, że w takich rozmiarach przegramy te spotkanie. No ale coś było nie tak, że to spotkanie tak wypadło. Nie wiem, czy może nie brak koncentracji, ale Lech może nas zaskoczył taką agresywnością. Nie spodziewaliśmy się tego, że w taki sposób no, wyjdzie na to spotkanie, chcąc nas zjeść, i tak też zrobił. No, nie oszukujmy się, my wszyscy w tym spotkaniu słabo graliśmy, dlatego no, później tłumaczyliśmy sobie, może się takie spotkanie jedno zdarzyć w rundzie słabsze. I też tak no, było, bo później po tym podnieśliśmy się, może nie tak efektownie jak we wcześniejszych spotkaniach, ale te punkty nadal zgromadziliśmy i zbieraliśmy. Później przyszedł ten Puchar Polski, gdzie sytuacja się powtórzyła, gdzie dostaliśmy też 5-0 z Piastem Gliwice. No, to był troszeczkę już taki dla nas dzwonek, że trzeba się obudzić, że coś jest nie halo, że już nie jest tak fajnie jak było. Trzeba coś zrobić i też po tym no, zareagowaliśmy, myślę, że perfekcyjnie, bo jadąc na Jagiellonie wygrałem 1-0 i tak na dobrą sprawę no, wszystko wraca do normy. Zapominamy szybko o tym spotkaniu i wróciliśmy na te zwycięskie tory. Także no, myślę, że w każdym zespole nie zawsze jest tak, że ta pełna koncentracja trwa przez całą rundę i uda się wszystko wygrać. No, wiadomo, wszyscy chcą, zawsze człowiek się stara, daje maksa z siebie, ale czasami są takie dni, że no nie wychodzi, że ta piłka nie chce wpaść, że te podania nie są takie, jakie były wcześniej. I myślę, że to też to miało też taki wpływ, że akurat te 2 spotkania, gdzie przegraliśmy po 5-0 z Lechem i z Piastem, no były takimi chyba najsłabszymi naszymi spotkaniami w rundzie, gdzie no nic tam nie wychodziło. A nie ciągnie Pana za granicę? Bo jak przyszedł Pan do GKS-u, to powiedział Pan, że Pana celem jest awans z GKS-em do Ekstraklasy, a później może znowu wyjazd za granicę. Czy nie ciągnie? No wiadomo, człowiek się przez te 8 lat za granicą zobaczyłem to, co pewnie no tak na dobrą sprawę kiedyś marzyłem tylko o tym, żeby zobaczyć, tak? Mi to się udało. Poznałem niesamowitych ludzi, przede wszystkim też piłkarzy niesamowitych, z którymi wcześniej oglądałem w telewizji, i człowiek sobie marzył, że może kiedyś z jakimś tam się spotka na boisku w przeciwnej drużynie. Ja miałem taką możliwość bycia no, z gwiazdami, i to swoich reprezentacji w Panathinaikosie, jak Gilberto Silva. Poznać takich ludzi, siedzieć obok nich w szatni, rozmawiać, to jest coś niesamowitego. Niesamowite przeżycie. A wracając do tego, że czy ciągnie, myślę, że człowiek się tak przyzwyczaja do dobrego, że jak były dobre czasy, fajnie, to się wszystko układało. To czemu nie pomyśleć o tej zagranicy? Ja nie jestem jeszcze, nie czuję się, broń Boże, starym zawodnikiem, bramkarzem. Ja mam nadzieję, że zdrowie pozwoli. Chciałbym bronić jak najdłużej. Moje takie marzenie do 40 lat, jeżeli się uda. Ale wiadomo, to wszystko boisko weryfikuje i życie. Zobaczymy, jak będzie. Na razie czuję się doskonale. Chcę grać no, jak na najwyższym poziomie i kontynuować to, jak jest teraz. A
A co będzie później, no to zobaczymy. Na razie koncentruję się na GKS-ie i to jest dla mnie najważniejsze. Nie ma pan żalu, że nie było powołania do reprezentacji Polski? Bo do reprezentacji Grecji było. Znaczy, były plotki, że się panem interesuje. Tak, było na pewno mi bliżej do reprezentacji Grecji niż do reprezentacji Polski. Kiedyś przykro było mi z tego powodu, bo z tego czasu był taki moment, że tak na dobrą sprawę broniliśmy tylko ja w Panathinaikosie w podstawowym składzie i Artur Borut w Celticu. Nas dwóch było tych takich bramkarzy, którzy bronili i tego powołania nigdy nie dostałem, ale ja nie jestem człowiekiem pamiętliwy, broń Boże nie, widocznie tak mam zapisane, tak ma być, są inni. Myślę, że reprezentacja Polski teraz ma super bramkarzy, może wybierać, przebierać, jest Wojtek, jest Artur, jest Łukasz Fabiański, który zmienił klub i broni w swoim klubie teraz regularnie, także jest Łukasz Skorupski, który puka do bram praktycznie do pierwszej jedenastki wielkiego klubu AS Roma, także tutaj mamy bramkarzy, jest Bartek Drągowski, którym wspominałem, który naprawdę, broń Boże, absolutnie nie kadzę temu chłopakowi, ale dla mnie robi no niesamowitą robotę w Jagiellonii Białystok w tak młodym wieku, gdzie jest tak odporny na to wszystko, co się wokół niego dzieje, pochwały. Ten chłopak jest niewzruszony, robi swoje. Także czapki z głów tutaj przed nim, jeżeli on będzie się tak rozwijał i będzie, ta jego psychika będzie tak jak jest teraz, no to możemy być spokojni o reprezentacyjną bramkę, bo ten chłopak no naprawdę będzie wielkim bramkarzem i tutaj nie kadząc mu, życzę mu tego z całego serca i wierzę w to, że jeżeli będzie tak trenował i bronił, no to będą z niego ludzie. Jakie cele z GKS-em? Przede wszystkim no, zająć jak najwyższe miejsce. To jest, myślę, dla nas główny cel. Przede wszystkim każdy mecz kolejny jest najważniejszy dla nas, czyli granie o pełną pulę. Wiadomo, że nie zawsze się to udaje, ale my chcemy tak grać, że koncentrować się przede wszystkim na każdym kolejnym spotkaniu. I na koniec sezonu zostać na takim miejscu, na którym będziemy zadowoleni. Dla nas myślę, że najważniejsze po tym pierwszym roku, jako roku Beniaminka, no by było sukcesem fajnym zostać w tej pierwszej ósemce. I myślę, że będziemy robili wszystko, żeby tak się stało. Dobrze, w takim razie dziękuję bardzo za rozmowę i życzę sukcesów. Dziękuję pięknie. Dziękuję ślicznie.